Dzień dobry. W środę 21 sierpnia w aktualnościach wita Państwa Jolanta Zielińska. Informowaliśmy już o spotkaniu pracowników firmy OPAK z właścicielami firmy, władzami miasta i powiatu. Mówiono o przyszłości zakładu i poszukiwaniu pracy dla większości zatrudnionych w firmie. Podczas spotkania padły też konkretne deklaracje pomocy i to niekoniecznie z zastosowaniem kryteriów dochodowych. Najdalej idącą pomoc zaoferował burmistrz Szczecinka Daniel Rak. Na najbliższej sesji burmistrz będzie rekomendował Radzie przyjęcie specjalnego programu pomocy dla tych, którzy z dnia na dzień stracili pracę. Na realizację programu burmistrz chce przekazać 250 tysięcy złotych, które będą rozdysponowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli Rada przyjmie program, przy rozdysponowaniu środków kryteria dochodowe nie będą brane pod uwagę. Burmistrz poprosił marszałka województwa Olgierda Geblewicza oraz szefa Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty o finansowe wsparcie pracowników OPAK-u. Z ich strony padły również pozytywne deklaracje. Daniel Rak rozmawiał również z samorządowcami gmin, z których pochodzą pracownicy OPAK-u, by podobnie jak miasto Szczecinek pospieszyli z finansową pomocą. Na razie nie znamy odzewu z ich strony. Konkretną pomoc zaoferował również Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dyrektor Caritas, ksiądz Tomasz Roda, zapewnia, że pracownicy OPAK-u mogą uzyskać pomoc w zakupie wyprawki szkolnej dla dzieci, czy też zakupie leków po uprzednim złożeniu wniosku w punkcie przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Niezależnie od tego poszkodowani pracownicy mogą ubiegać się o pomoc wynikającą z obowiązujących przepisów. Mogą to być zasiłki losowe, szkolne, stypendia i tym podobnie. Jesteście usatysfakcjonowani tą rozmową? Wiecie co z wami? Okaże się w planie. Nie wiemy. Zobaczymy, co pokaże życie i czas. A czy te informacje, które dziś otrzymaliście, no pozwolą wam jakoś ułożyć sobie dalsze życie? To proszę się pytać tutaj. No oczywiście, że ułożą. No, trzeba się jakoś zmobilizować i no poszukać sobie pracy, jeżeli jest taka ewentualność, a wsparcie jest bardzo duże. Także no chyba każdy da sobie radę. No. Trzeba dać. A pan chciałby wrócić do OPAK-u? No oczywiście, jak każdy z nas. Jednak się pracowało troszkę lat i szanowało tą firmę i jesteśmy ciągle z tą firmą. Warunki były? Według mnie były bardzo dobre, no. A każdy ma swoje zdanie. Czy te informacje, które dzisiaj zostały tu przekazane, w jakiś sposób pozwolą na uporządkowanie swoich spraw? Co ja mam mówić? Co będę mówił? Kurde, to oni gadają, że pracę dadzą. To nie jest prawda, bo ja nie pierwszy raz byłem z firmy, kurde, redukcje były. Zwalniany, kurde, z kilka firm i żaden urząd pracy nie pomoże znaleźć pracę. To jest bzdura, proszę pana. Bzdura. Jak sam nie znajdzie i znajomości ma się, to wtedy się ma pracę, a tak to nie. A w OPAK-u chciałby pan pozostać? Dlaczego nie? Ja z szefem dobrze żyłem, kurde, i szefa uważam, kurde, i szanuję. I szanuję go. A jego decyzja o uruchomieniu produkcji ponowne, jak pan ocenia? Na pewno tak. No. A jak szef powie, że trzeba zostać, to ja zostanę. Ja pomogę to odbudować. Jak szef powie, że tego, ja pomogę. Jestem do tego, no po prostu zgadzam się, to jak szef się zgodzi, to ja mogę pracować. Pomogę, kurde, odbudować. A zmieniać zakładu by nie chciał pan gdzieś tam, Koszalin Czarny i tak dalej? Nie, bo to ja rozmawiałem z tą firmą brelbraską, tam ktoś pracował, oni dają tę stawkę, ale to jest w akordzie. Czym więcej zrobi, to więcej zarobi. Taka jest prawda. Oni tylko tak gadają, nic więcej, bo ja wiem, bo tam ktoś pracował ze Szczecinka, to wiem. W szczecineckim programie samorządowym dziś będzie mowa o pomocy dla pracowników OPAK-u, o przetargu na remont ulic Dworcowej i Wiśniowej, a także o bezpłatnych przejazdach autobusami komunikacji miejskiej. Przypominamy, od 1 września jeździmy za darmo. Salus nie zakończy działalności z dniem 31 sierpnia. Prowadząca szpital psychiatryczny Salus dr Joanna Martyniuk postanowiła wycofać swoją rezygnację ze świadczenia usług medycznych, gdyż szpital szczecinecki ze względów finansowych nie był w stanie przejąć kontraktu. Obowiązujący kontrakt zapewnia świadczenie opieki psychiatrycznej przez Salus do połowy 2023 roku.
Kolejne drzewa na ulicy Kościuszki idą pod topór. To jest ciąg dalszy wycinki rozpoczętej jeszcze w ubiegłym miesiącu. Tym razem pod toporami drwali padają 32 drzewa. Większość z nich kwalifikuje się do wycięcia ze względu na zły stan zdrowotny. W ich miejsce już wkrótce pojawią się nowe nasadzenia. Będzie to 97 klonów, które przy ulicy Kościuszki zostaną posadzone najpóźniej do końca 2019 roku. Koszt wycinki to nieco ponad 49 tysięcy złotych brutto. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast do Rzecza Parsenty. Stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach, powiatach i obiektach sportowych na terenie miasta Szczecinek. Powiat występuje w roli partnera. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych przy 15% wkładzie własnym. Wybory do polskiego parlamentu już za niespełna 2 miesiące. W tych wyborach wystartuje aż 4 mieszkańców naszego miasta. Wiemy, że z list Konfederacji o mandat ubiegać się będzie Marcin Betka. Z list Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej startuje Jerzy Hardy Douglas. Z list PSL, Koalicji Polskiej, o ponowny wybór zabiegał będzie Radosław Lubczyk. Również Małgorzata Golińska, posłanka na Sejm i wiceminister środowiska, postanowiła ubiegać się o reelekcję w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości z pozycji 3. Na pozycji 1 jest Czesław Hoc, na 2 miejscu Paweł Szefer-Naker. Małgorzata Golińska chce kontynuować swoje działania we wszystkich sferach życia publicznego. Rozpoczęliśmy proces obniżania podatków. Przypomnę, że z 18 do 17% obniżyliśmy podatek, obniżyliśmy, jeśli chodzi o CIT, również wprowadziliśmy tak mały ZUS dla małych przedsiębiorstw. Ja oczywiście wiem, że to wszystko jest niewystarczające i jest to dopiero początek, ale zdajemy sobie sprawę z potrzeb i będziemy w tą stronę właśnie ułatwiania życia obywatelom szli, co jest niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, ale o szczegółach programu jeszcze w tym momencie nie będę mówiła, bo najpierw ogólnopolsko jakby go zaproponujemy i wtedy będziemy się szczegółowo odnosić. Ale możemy już powiedzieć, że wprawdzie jeszcze nie są ogłoszone numery list wyborczych, ale miejsca na listach już są pewne. Tak, na liście Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu mamy 16 nazwisk osób, które do tej pory już funkcjonowały w polityce lub w polityce lokalnej, ale też osoby zupełnie nowe, zaangażowane do tej pory w pracę społeczną. I dla mnie przypadł zaszczytny numer 3, a więc z 5 4 lata temu dzisiaj mam numer 3 i zachęcam do oddawania głosu na mnie. Mam nadzieję, że te 4 lata intensywnej pracy na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego całego regionu przemawiają za tym, że nie był to głos zmarnowany i również deklaruję, że w najbliższej kadencji, jeśli otrzymam takie zaufanie, zrobię wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. W najbliższą sobotę teren rekreacyjny przed Zamkiem Książąt Pomorskich zamieni się w arenę zmagań ludzi w zielonych mundurach. Po raz kolejny zostanie rozegrany turniej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Tym razem zmierzą się reprezentacje z dyrekcji Spiły, Torunia i oczywiście Szczecinka. Turniej zostanie rozegrany po raz 9. Szczecineccy leśnicy zapraszają do kibicowania, wspólnej zabawy i poszukiwania skarbu z krzata pirata. Organizatorem leśnych zmagań jest Nadleśnictwo Szczecinek. To już 9. turniej. Pierwszych kilka turniejów rozgrywanych było wśród nadleśnictw, a teraz już od dobrych kilku lat rywalizują reprezentacje regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Najpierw to była Piła, Szczecin i Szczecinek, a teraz już drugi rok będzie to rywalizacja pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, Toruniu i Szczecinku. 10 konkurencji, różnych konkurencji, to będą konkurencje przewidziane dla drwali motorniczych z każdej reprezentacji, a więc okrzesywanie, tak zwane wycinanie stołka, bardzo atrakcyjna konkurencja, ale też konkurencje typowo sportowe, takie jak jazda na rowerze górskim, kręgle, jazda rowerem wodnym, warcaby będą również. Mamy też konkurencje takie, powiedziałbym, muzyczno-zwierzęce. Dyrektorzy będą rywalizować w odgadywaniu głosów zwierząt, a zawodnicy, reprezentanci 3 regionalnych dyrekcji będą brali udział już tradycyjnie w takim konkursie Jaka to melodia, rozpoznając różne fragmenty muzyczne. 3 propozycje będą dla publiczności, która będzie rywalizować na kręgielni, w rzutach do kosza i właśnie w jeździe na rowerze górskim.
Czyli konkurencje biegowe również będą? Nie, nie. To wszystko się dzieje na tym cyplu przy zamku nad jeziorem Trzesiecko, przy tym pięknym nowym pomoście. Tam nie bardzo jest gdzie się rozpędzić, ale będzie, korzystając z jeziora, rower wodny. O, zapomniałem jeszcze powiedzieć o łowieniu kaczuszek. No, w specjalnym basenie będą one sobie pływały. Takie oczywiście nie do końca żywe te kaczuszki będą, ale będzie to, myślę, również wesoła i atrakcyjna konkurencja. Przygotowaliśmy też niespodziankę dla wszystkich kibiców, uczestników turnieju, kulinarną, mianowicie to będzie serwowany gratis bigos z dziczyzną. Jak przygotowani są leśnicy z naszej dyrekcji? Ja powiem tak, myśmy nie do końca byli w tych poprzednich turniejach gościnni, bo większą ilość razy wygrywaliśmy ten turniej, ale w zeszłym roku wygrał Toruń, który w ogóle był po raz pierwszy i to była niespodzianka i szczerze mówiąc, no życzę całego serca zwycięstwa zarówno Toruniowi, jak i Pile, której się jeszcze do tej pory nigdy nie udało wygrać, ale wszystko przed nami. Co do przygotowania, to zawsze jest takie samo. No, ja powiem tak, każdy się dobrze czuje, ponieważ oczekuje dobrej zabawy i to na pewno zapewnimy. I to już wszystko, co chcieliśmy przekazać Państwu w aktualnościach. Po reklamach zapraszamy na spotkanie ze służbami mundurowymi. Następnie dowiemy się, jakimi sprawami zajmuje się szczecinecki samorząd. Posłanka Małgorzata Golińska wyjaśni, dlaczego powtórnie ubiega się o mandat poselski. Nasz program zakończy magazyn Vectra Media.